Siemano, tu Phoenix, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Skyrim na modach. W poprzednim odcinku zaczęliśmy starania o dołączenie do gildii złodziei, gdyż mają oni moim zdaniem fajną fabułę i są warci ogólnie ogrania. No i w tym odcinku sobie wrócimy do nich po tym, jak odebraliśmy długi no nie wiem, jak to nazwać. Dobra, nieważne. Wiadomo, o kogo chodzi. O dłużników. O, tak to najlepiej będzie brzmiało. I teraz lecimy do nich. Ogólnie w tym odcinku nie będziemy robić żadnego questa. Myślę, że trochę może poexpimy. Zaklinanie na przykład. Jestem zajęty. Przejdź. Robota wykonana i nawet złoto jest. Co lepsze, udało ci się załatwić sprawę bez komplikacji. To mi się podoba. Dobra robota. Najwyraźniej jest. Ile mi dasz? Proszę, sądzę, że ci się przydadzą. No 300 i... O, dobra, nieważne. Starczy. O tym, jak sprawnie udało ci się załatwić sklepikarzy, sądzę, że masz coś do pokazania. Potrzebujemy takich ludzi. To mi się podoba. Masz kradzież we krwi, a to znak rozpoznawczy zdolnego złodzieja. Sądzę, że pasujesz do nas jak udał. Co ci chodzi po głowie? Nęka nas ostatnio zła passa. Ale to nic, czym należy się przejmować. Zróbmy tak. Pracuj na nasz wspólny zarobek, a ja zajmę się resztą. Brzmi dobrze? Oczywiście. Skoro nie masz już więcej pytań, to chyba warto byłoby ci pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Jep. O Boże. Musimy se kalsnąć. Pokażę ci naszą organizację, a potem możesz pytać. No spoko. Tutaj już pamiętam, jak się idzie. Ale nic więcej. Poczekajmy tu na Brynjolfa, zanim zaczniemy. Aha, to jest ten dowódca całej tej gildii złodziei. No chodź, 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 wilczko. No, no dobrze. To ci se tutaj strzelają. On stalowy. To ja mam najcięższą rękę ze wszystkich. Kiedy trzeba. No dawaj. No nie wiem. Oby nie była to strata zasobów gildii, Brynjolfie. Zanim przejdę dalej, chcę wyjaśnić jedną kwestię. Jeśli będziesz grać zgodnie z zasadami, szybko się wzbogacisz. Zaczniesz łamać zasady, a stracisz swoją działkę. Bez gadania, bez dyskusji. Zrobisz, co powiemy, kiedy to powiemy. Czy wyraziłem się jasno? Dobrze. Pora poddać twoje znawstwo próbie. Chwila. Nie mówisz chyba o złotoblasku, prawda? Nawet nasza mała Vex by się tam nie wślizgnęła. Twierdzisz, Ekrut posiada smykałkę do naszej roboty. Skoro tak, niech to udowodni. Posiadłość złotoblask jest niezwykle ważna dla jednego z naszych klientów. Jednakże jej właściciel nagle postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uniemożliwić nam do niej dostęp. Trzeba mu dać nauczkę. Brynjolf wprowadzi cię w szczegóły. Mercer, nie zapominasz, aby o czymś? A, tak. Ponieważ Brynjolf twierdzi, że będziesz dla nas doskonałym nabytkiem, przyjmiemy cię. Witaj w gildii złodziei. Witamy w rodzinie młodej. Liczę, że sporo dla nas zarobisz, więc nie zawiedź mnie. Prosta sprawa. Rób to, co ci każą i nie wymachuj klingą. Po trupach do niczego nie dojdziemy. Okej. Rozmawiaj z Delwinem, Malorym i Vex. Oni znają te okolice jak własną kieszeń i pewnie dadzą ci coś do roboty. A, porozmawiaj jeszcze z Tonilią w bajni. Załatwi ci nową zbroję. Oba, to jest ten moment, na który czekałem. Ej, czyli zbroję. Posiadłości złotoblask to pasieka.
hodują te przeklęte owady dla miodu. Właścicielem jest pewien przemądrzały leśny elf imieniem Aringot. Masz mu dać nauczkę. Spalisz 3 ule i wyczyścisz sejf w posiadłości. Sęk w tym, żeby nie spalić całej okolicy do gołej ziemi. Ważny klient, o którym wspominał Mercer, będzie wściekły, jeśli wszystko spłonie. Aha, jeszcze tego by brakowało, żebyśmy wkurzali własnych klientów. Maven wolałaby, żeby Aringot pozostał przy życiu, ale gdyby próbował cię powstrzymać, to możesz go zabić. Zależą od tego dalsze losy gildii. Nie schrzań tego, żebym nie musiał za ciebie świecić oczami. Nie schrzań. Pilnuj się na tej wyspie. Dobra. Z Tonillą mamy pogadać o tej zbroi. Czyli o tej rzeczy, o którą mi cały czas chodziło, bo to jest moim zdaniem jedna z fajniejszych zbroi. Bo między innymi daje nam więcej udźwigu, co mi się przyda. Jestem paserwą. Jeśli będziesz mieć, co niezupełnie do ciebie należy, zapłacę ci za to. Oczywiście pobiorę od tego prowizję dla gildii. Czasem mogę za małą opłatą załatwić zasoby przydatne w naszym fachu. Jasne, na przykład Elegia może dać ci po łbie i wrzucić cię do zbiornika. Jo, zobaczymy. Działam w tej branży od dawna i widziałam wszystkie typy. Możesz zgrywać twardziela, cwaniaka. Dobra. W końcu przekonasz się, że tutaj obchodzi nas tylko, ile złota dla nas zarabia. Dobrze? Więc nie trzeba już nic mówić. Dawaj zbroję. Oto twoja zbroja. Tylko dobrze ją wykorzystaj. Witaj. A. Ach, trochę tego, trochę tamtego. O, ebonowy łuk. Święty ebonowy łuk. No to jest ciekawe. Ale drogę w cholerę. Święta ebonowa buława. Święty ebonowy łuk. Ja pitule. Szansa na sparaliżowanie celu. No kurde, to też nawet niezłe. Dobra. Uciekamy stąd. Właśnie. Przecież tu jest teraz wyjście. Co ja będę leciał przez te szczurze nory? Przecież tutaj teraz jest wyjście. Bym zapomniał normalnie. Dobra, to tak. Nie będziemy robić dzisiaj tego złotoblasku. Lecimy sobie do Białej Grani. Do domciu. I zobaczymy, czy... Bo ja nie pamiętam, czy można z tej zbroi zdjąć ten bonus, bo jakby się dało, to jestem w siódmym niebie. Proszę, żeby się dało. Już nie pamiętam, czy te rzeczy gildiowe można rozwalać. No i dupa. Nie można. Kurde. Szkoda. A miałem już takie nadzieje. No może coś pozaklinamy tak. Powiedzmy ten diadem. Albo ten... Nie no, ubiór na przyjęcie. Złoty naszyjnik. Powiedzmy sobie zaklniemy. Premia do zniszczenia. I czarny klejnot, albo wielki klejnot. Powinniśmy dostać więcej tego, punktów. No i weźmy teraz czarny, absorpcja zdrowia. Tak. No i powiedzmy, nie, miecz ostrzy. Stwórz. Czy dałoby się kogoś iść podszkolić w tym zaklinaniu? Z tego co kojarzę, to w Akademii Zimowej Twierdzy jest gościu, co ma mistrzostwo. To teraz w sumie mi się to przydało. No i to tak w sumie nieźle. Wezmę ten diadem.
Premia do zniszczenia i czarny klejnot. Ile mi to da? Kurde, mało daje. Tak, wiem, marnuję te czarne klejnoty duszy, ale pójdziemy sobie gdzieś tam, nie wiem, do... jak to się nazywa? No, do jakiejś kopalni i powydobywamy. Z tym modem na... jak to się nazywa, no? Z tym modem na... Nie mogę się wysłowić dzisiaj, nie wiem czemu. Z tym modem na wypadające kryształy z ród to będzie w miarę dobre. Mi się zawsze wydawało, że przez te głupie... te głupie kryształy zawsze takie były, nie wiem, rzadkie strasznie. A teraz z tymi rudami to będzie lepiej, bo... Nie wiem, no ubiór na przyjęcie. Odporność na porażenie. No może zrobimy tak. Ubiór na przyjęcie i premia do... Wow, no normalnie bogactwo. No coś tam niby zrobiłem, nie? Ale to i tak jest gówno. Można tak powiedzieć. Topurkata. LOL. O, to jest ciekawe, nie widziałem, że to tutaj jest. Ciekawy motyw. Kufry jakieś, pusto. Szukajmy, możesz sobie popatrzeć, co tu jest, nie? Chwała ci, Tanie. Dzięki. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Dobra, zamknij pysk. Mieczem i gablota. Nie no, nie wiem tak za bardzo, co mam teraz zrobić. Dobra, lecimy do tej Akademii Magów. Nie, może się zdecyduję przejść tą Akademię Magów. Tak, wiem, jestem ucznikiem, ale to tam i tak nie trzeba magii używać konkretnie. To można przejść każdą postacią, nawet wojownikiem. Nie ten klawisz. Gwiazda Zaranna, Zimowa Twierdza, Akademia Magów. To już tam byłem w środku? Chyba ta. Może i byłem właśnie. Tak, byłem. No to dla mnie jeszcze lepiej. W sumie. A nie, nie byłem. A to ciekawe. No i co, ona mi roztworzy, czy co? Czy mogę ci jakoś pomóc? Och, większa Akademia Zimowej Twierdzy. Bezpieczna przystań magów w Skyrim. Mm-hmm. Miejsce pełne mądrości i wiedzy. Mogę być do Akademii? Może. Ale co chcesz tam znaleźć? Pragnę, no nie, mnie otaczają. Ach, wymiar nieśmiertelności. Podobno jest źródłem całej magii. To naprawdę szlachetny cel. Zdaje się, że Akademia ma to, czego szuka. To taka mała próba. Nic o tym nie wiem. Dobra, czekaj, bo jakiś smok przyleciał. W porządku. Wow, wow, wow. Co ja mam? Szklany hełm. Tam może łuk wyjmę, tak... Nie wiem, bo tak... Bez tego łuku tak siedzę. Gdzie jest ten smok? No gdzie on jest? A, tu. No lo... Aj tam. No nie skręcaj tak. No ląduj tu, a nie. To jest jakiś starszy smok, to jest jakiś lepszy, przykoksany. No ale jak jest starszy, to jest mniej, no. Jan, to on długo tak będzie jeszcze latał? No. No Stenwar, wiesz co? Dobrze by było w sumie. No ląduj, jeny. Kenirbek, te smoki latają.
Latają i latają, chociaż i tak wiedzą, że zginą. Jest głupie. No i wylądował teraz tam, ja pierdziele. No i dobra, elfie strzały, smocze łuski, kości, bl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 
Stenbar, gdzie jesteś? Command me, bro. No, wchłonąłem tą duszę, no ale to teraz jest chwila. Ja poczekam sobie godzinkę na tego... O, właśnie. Ponieść dla mnie trochę rzeczy. Kurde, no też już ma sporo w miarę. Dobra, smocze kości, daj. No to kurde, trzeba coś powywalać. Przedmioty. Ja w sumie chwila, tu jest zaraz ten. Nie wiem nawet co powiedzieć. To nie gada nic. Mrożone pani lenisko to jest ta, jak to się nazywa. O, albo mam taki jeszcze pomysł mały. Smocza kość 15, czy mi to dużo da? No da mi sporo. Tak sobie dojdę tutaj. Bo po co będę ją wyrzucał, jak mogę sprzedać? To jest tutaj? Dziwactwa u... Tutaj, to chyba tutaj będzie. Tak. No hono tu, hono tu. Rozejrzyj się. Dobra, zamknij się, nie pytam się, czym handlujesz. Tutaj smocze kości, smocze łuski. Do następnego razu. Dobra, idziemy do Skyrim, jeszcze wpadniemy szybko do Akademii Magów, tak jak gadałem, i zakończymy odcinek. Szybko, 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 szybko. Witaj w Akademii. Dobra, to już było. Jeśli pomyśl, doskonale. Zaklęcie magicznego światła przydaje się każdemu. Nie, nie? Cóż, możesz też spróbować szczęścia. Dobra, dobra, dobra. Proszę bardzo. Teraz chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Magiczne światło dodano, magia. Magiczne światło. Nieważne co się stanie, Akademia przetrwa. Naprawdę, Akademia przeprowadzę cię przez... Dobra, głos, dobra, dobra, dobra. Kiedy wejdziesz... Porozmawiaj z Mirabel. I szybciej. O Boże. No już wejdę sobie normalnie. Mam nadzieję, że tak. Tak. To dobrze. Bardzo dobrze. Pownatarz żywiołów. To on tutaj pewnie gdzieś, tego co kojarzą, zawsze tutaj gdzieś tak mniej więcej siedzi. Chwila, chwila, chwila. O, to jest tamten chyba, co tam siedzi. To jest on. Miejscowi nordowie, tak. Może niczego więcej cię już nie zdołam. No, a i tam. Do następnego razu. No, zamknij się. No to dobra. Nie będę już przedłużał. W tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was do kolejnych. Tak więc siemano, no i na razie. Cześć!